Nam tu zebranym był czytany list, także do nas skierowany. List Boga do ludzi. To bardzo ważna definicja Pisma Świętego. Wynika zresztą głównie z natury wszelkich, nawet naszych międzyludzkich listów, które mają to do siebie, że ludzie dobrze wychowani zwykli je czytać, jeśli są poprawnie zaadresowane. Wobec Boga też powinniśmy być dobrze wychowani. Powinno nam zależeć na zaznajomianym się z tym, co nam Bóg przekazuje w swoim liście specjalnie do nas napisanym. Wszelkie listy mają też to do siebie, że ludzie dobrze wychowani zwykli na nie odpisywać, zwykli reagować na to, co się w tych pismach znajduje. Mamy prawo przypuszczać, że Pan Bóg też się spodziewa jakiejś odpowiedzi na ten list, który został nam przysłany. Chyba najbardziej spodziewa się tego, żebyśmy wedle Jego poleceń, według słów Pisma Świętego, próbowali kształtować nasze codzienne życie. Tak więc ta definicja Pisma Świętego jako listu Boga do ludzi wyznacza nam również nasze powinności wobec Bożego Słowa. Jest jeszcze jeden powód dodatkowy. Święty Paweł zapewnia nas, że wszystko, co się w księgach świętych znajduje, zostało tam zapisane dla naszego pouczenia. Słuchamy Słowa Bożego, sami próbujemy je czytać po to, żeby się zapoznać z tymi Bożymi pouczeniami. Dlatego niezależnie od okoliczności, w jakich sprawujemy Najświętszą Ofiarę, niezależnie od tego, jakie intencje nam towarzyszą przy składaniu ofiary Najświętszej, powinniśmy się zawsze zatrzymać, choć przez kilka chwil, przy tym Bożym liście, przy Słowie Bożym, które stanowi zresztą treść główną pierwszej części ofiary mszy świętej, zwanej liturgią Słowa. Dzisiaj w Kościele Powszechnym wspomina się świętego Macieja Apostoła. W pierwszym czytaniu przypomniano nam proces jego powołania na urząd apostoła, a przy okazji także niebowstąpienie, którego pamiątkę obchodziliśmy niedawno. Dwa są w liturgicznym roku Kościoła katolickiego pisma, te święta, które nas niejako zobowiązują do tego, żebyśmy sobie na nowo przemyśleli tę wartość, jaką dla człowieka wierzącego jest niebo. Niebowstąpienie Jezusa Chrystusa i święto wniebowzięcia Matki Bożej mamy przeżywać w atmosferze prawdziwej tęsknoty za niebem, czyli za miejscem spotkania się w przyszłości z Bogiem, wieczności na zawsze. Ale myśmy się zebrali głównie po to, żeby ukazać rolę Matki Najświętszej w dziele zbawienia człowieka. Żeby za to wielkie dzieło Bogu podziękować, a także za to, iż upodobał sobie Bóg rolę Matki Najświętszej w dokonywaniu tego dzieła. W Nowym Testamencie o Matce Bożej najchętniej mówi święty Łukasz i Jan Ewangelista. To z jego pism będzie pochodzić drugie czytanie i Ewangelia dzisiejsza. Matka Boża w Apokalipsie. Podkreśla Jan Ewangelista jej piękno. Piękna od stóp do głowy. Głowa przyozdobiona wieńcem z gwiazd, stopy oświecane księżycem. Piękna, o pięknej Matki Bożej, tyle w literaturze, w sztukach pięknych, w naszym prywatnym życiu również. I jest też powiedziane, że jest brzemienna. Toż tak
ogromnie ważny. Wszystko, czym Matka Boża była, cała jej wielkość doczesna, a zwłaszcza nadprzyrodzona, pochodzi z jej macierzyńskiej godności. Wszystko dlatego, że miała być Matką Zbawiciela świata. Gdy ofiarowano Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, to Symeon poświęcił też przynajmniej jedno zdanie Matce Najświętszej. Powiedział, że miecz niezwykłej boleści jej serce przeszyje. W naszych chrześcijańskich legendach jest mowa nawet o 7 mieczach, które przeszywały serce Matki Najświętszej. Matka Boża Bolesna. A potem jest mowa o walce, którą z wszelkim dobrem Matką Najświętszą z jej Synem będą prowadziły moce nie z tej ziemi, moce piekielne. I zamieszcza Jan, autor Apokalipsy, szczegół dość znamienny. Podaje nieco dalej, że przyjazną okazała się w tej walce Matce Najświętszej Ziemia, nie ciesząca się w pismach Jana dobrą opinią. Ziemia, my wszyscy zaprzyjaźnieni z Matką Najświętszą. Jakoś to dzięki nam również dokonało się ostatecznie zwycięstwo zapowiedziane w pierwszej księdze Pisma Świętego, Księdze Rodzaju, tak zwanej pierwszej Ewangelii, w protoewangelii. Tu jest mowa o tym, że ostatecznie zwycięstwo odniesie potomek niewiasty nad potomkiem węża. Za sprawą także w jakiś sposób ziemi. Taka jest Matka Boża z Apokalipsy świętego Jana. Bolejąca, wspierana przez przyjazną ziemię, lecz niezwykła. I ukazuje nam Ewangelia dzisiejsza początki współdziałania Matki Bożej z jej Synem Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Była obecna w Kanie Galilejskiej. Tam się rozpoczęła publiczna działalność Jezusa Chrystusa. Taka rzecz niby zwykła, wesele, ale to ważny szczegół w dziejach każdej rodziny. Tworzy się w ten sposób jakiś fragmencik, jakaś komórka wielkiego, mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem i czynił jakby wszystko, żeby się pokazać we wszystkich, prócz grzechu, rysach podobnych do człowieka każdego. Pojawił się w Kanie Galilejskiej i tam była też ona. Rozpoczynała razem ze swoim Synem dzieło zbawiania człowieka. Nie mówi ewangelista, że ktoś jej powiedział o tym, iż zabrakło wina i trzeba poprosić Syna o jakąś pomoc. Nie mówi ewangelista nic o tym, że ktoś ją prosił o tę interwencję. Zapisuje tylko, że w pewnym momencie zabrakło wina. Na uwagę zasługuje to, jak się Matka Boża zachowała. O nic nie poprosiła Jezusa Chrystusa. Powiedziała tylko, powodowana swoją niewieścią wrażliwością, że wina nie mają. Było to w gruncie rzeczy wyznanie Matki Bożej, jej wiary w cudotwórczą moc Jezusa Chrystusa. Była przekonana, że jak mu to przekaże, znajdzie sposób na to, żeby się wino znalazło. I znalazło się wino. Matka Najświętsza z Kani Galilejskiej. Warto też wspomnieć, co wtedy powiedziała weselnikom. Niesłychanie ważne zdanie. Powiedziała spokojna o to, że jej Syn kłopotom chwilowym zaradzi, żeby ludzie czynili wszystko, co im Jezus powie. Teologowie
analizujący każde słowo Pisma Świętego dawno już zauważyli, że w tym poleceniu Matki Bożej znajdują się początki publicznej wielkiej działalności Magisterium Kościoła. Bo w końcu wszystko, co my w naszych kapliczkach, kościołach, świątyniach mówimy do naszych wiernych, wszystko, co piszą teologowie, wszystko, nad czym obraduje się na synodach i soborach powszechnych, wszystko to sprowadza się ostatecznie do tego zdania wypowiedzianego przez Matkę Bożą w Kanie Galilejskiej. Cokolwiek wam powie mój syn, to czyńcie. Cała filozofia chrześcijańskiego życia do tego się sprowadza. Czynić to, co każe Jezus. Ksiądz kardynał Wyszyński mawiał chętnie, że my w Polsce posiadamy własną Kanę Galilejską. To nasza Jasna Góra, nasza Częstochowa. Nasze polskie pielgrzymki kończone właśnie w święto Wniebowzięcia Matki Bożej do Częstochowy podejmujemy po to, żeby wsłuchać się w to polecenie Matki Bożej, żeby nas na nowo odżyło. Mamy usłyszeć to, co ona powiedziała w Kanie Galilejskiej i z tym mamy wrócić do naszych codziennych zajęć, pełni gotowości i mocnych postanowień, żeby wykonywać wszystkie polecenia Jezusa Chrystusa. Polska Kana Galilejska. Można by, przesadzając trochę, powiedzieć, że my tu w diecezji warszawsko-praskiej mamy też swoją Kanę Galilejską. Tu właśnie Loreto. Bo to tu przychodzimy, żeby ożywić nasze ludzkie wnętrze, żeby słowa Matki Bożej, jej polecenie, wydanie w Kanie Galilejskiej było dla nas ważne. Żebyśmy wszystko czynili zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Zauważono też już dawno, że Różaniec Święty to taki wielki hymn wdzięczności za zbawcze dzieło człowieka. W roku 2000 obchodziliśmy wielki jubileusz chrześcijaństwa. Byliśmy wszyscy zachęcani do tego, żebyśmy jak najczęściej w naszych spotkaniach zbiorowych i modlitwach prywatnych dziękowali Bogu po prostu za to, że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Święty już dziś Jan Paweł II tę modlitwę różańcową wzbogacił, jak wszyscy dobrze wiemy, dodatkową częścią złożoną z pięciu tajemnic. Każda z tych tajemnic jest jakimś wyrazem miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie i modlitwa różańcowa. Jezus Chrystus domagał się od Jana Chrzciciela chrztu. Nie dlatego, że chodziło o zgładzenie jego grzechu, tylko dlatego, że chciał pokazać, że jest do nas podobny, że był podobny do ludzi z tamtych czasów. We wszystkim prócz grzechu. I te gody w Kanie Galilejskiej to nie tylko wyraz Jezusa Chrystusa miłosiernego, który przyszedł do ludzi, gdy się tworzyła ta pierwsza komórka mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. To wyraz szczególnego miłosierdzia Jezusa Chrystusa, a jeszcze przedtem Matki Bożej. A potem było trzecia tajemnica, głoszenie Królestwa Bożego. Sposób, w jaki wykonywano testament Jezusa Chrystusa, który odchodząc z tego świata kazał głosić wszystkim dobrą nowinę. Nie tylko apostołom, ale nam wszystkim, stylem naszego codziennego życia. Jako że czyny, postawy przekonywują bardziej niż same tylko słowa. I dwie ostatnie tajemnice. Aż dziwne, że ich nie było dotychczas. W tajemnicach Różańca Świętego, przemienienie Pańskie i ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus przemienił się dlatego, iż po trzeciej zapowiedzi męki niektórzy spośród apostołów zaczęli wątpić w Jego boską godność.
Przemienił się dlatego, żeby przekazać słowa Ojca Niebieskiego. To jest Syn mój umiłowany. To nie jest byle kto, to jest Syn mój umiłowany. I Eucharystia. Sobór Watykański II przekazał nam taką teologiczną doktrynę o podwójnym stole. Duplex mensa po łacinie. To nawiązanie do naszego udziału w każdej Eucharystii. Uczestnicząc w sprawowaniu Najświętszej Ofiary, mamy się pożywać przy podwójnym stole. Przy stole Słowa Bożego i przy łamaniu chleba. Takim określeniem posługuje się Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Przystępujemy do stołu Pańskiego, uczestniczymy w łamaniu chleba po to, żeby mieć życie prawdziwe. Tyle o tej wartości Chrystusowego ciała mówi właśnie Jan Ewangelista. Jest więc ten dodatek Jana Pawła II, a ostatnia część Różańca Świętego jakby uzupełnieniem tamtego dawnego hymnu wdzięczności za dzieło zbawienia. Warto też pamiętać, że zawsze byli ludzie wrażliwi na dobroć, na miłosierdzie Boga. Także w Starym Testamencie bardzo wypada, żebyśmy w tym jubileuszowym roku miłosierdzia Bożego rozczytywali się zwłaszcza w jednym psalmie. Psalm 136. Powtarzając, tak jak psalmista, 20 kilka razy słowa dziękujmy Bogu, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Amen.